5 grudnia w naszym mieście odbywa się ponowne głosowanie w wyborach prezydenta naszego miasta. 21 listopada w wyborach do rady i prezydenta nie został wybrany żaden z 6 kandydatów, bowiem żaden nie otrzymał więcej niż 50% ważnie oddanych głosów. 5 grudnia głosowanie ponowne, potocznie mówimy druga tura. Odbywa się w tych samych lokalach w godzinach od 8 do 22 i głosujemy na 2 kandydatów. Głos jest ważny, jeżeli wyborca postawi znak X. Wytyczne mówią 2 krzyżujące się linie w obrębie kratki przeznaczonej na głosowanie. Obok tylko jednego kandydata. Wtedy głos jest ważny. Wszelkie dopiski na karcie w miejscu nieprzeznaczonym na głosowanie, czyli w obrębie kratki, nie wpływają na ważność głosów. Również znaki X postawione poza też nie wpływają na ważność głosów. Lokale są czynne do 22. Myślę, że około 2 godzin zajmie komisją przeliczenie. No jest to proste liczenie, bo jest tylko 2 kandydatów. Szybko się liczy, jest jedna tylko karta do głosowania, więc myślę, że 2 godziny zajmie komisją. Koło północy, po północy może będą pierwsze już wiadomości, który z kandydatów wygrał. Zapraszam wszystkich mieszkańców naszego miasta w dniu 5 grudnia od 8 do 22. Wybierzmy prezydenta.